Nagrywa. Dobra, siema mordeczki. Sorry, że się nie odzywałem, ale było 39 stopni gorączki, dopiero się ogarnęłem. W weekend jeszcze odpocząłem, od wtorku już wysoka gorączka. Dobra, tutaj mam GSX-era, którego odbudowałem, jak widzicie. Tutaj mam MZ-tę, którą będę odbudowywał już w tym od tego tygodnia. Wiadomo, a tu jest bawarka, która zaraz będzie upalana na zdrabkę. Dobra, co chciałem pokazać, głównie przyjechałem tutaj, żeby wystawić ją na necie. Na Allegro Leaksie takie sprawy. Chcę pokazać trochę wygięty po glebie kluczyk, ale to nie przeszkadza. Chcę tylko pokazać, jak że wszystko działa git. Dotknę kolektorów, żeby pokazać tutaj kolektory, żeby pokazać, że jest ten zimna, tak? Cały układ wydechowy Akrapowicza. No nie wiem, gdzie tu jeszcze, tutaj jest karbon. Dobra, kolektory łapie, jest wszystko w porządku, tak? Dobra. Zalane racing paliwko. Może być słabo słychać, bo to wewnątrz pomieszczenia. Krótki rolgas, nowe świece, wypiszę wszystko w ogłoszeniu i będzie wiadomo, co kaman. Odbudowałem ją, także polecam bardzo i jeśli nie dostanę dobrej ceny, ona zostanie u mnie i no i już jej więcej nigdy jej nie sprzedam po prostu tego motocykla, jest tyle wsadzone. Wszystko będzie wyszczególnione w aukcji, ktoś chętny przyjechać, zobaczyć, zapraszam. No. Czaję się na nowe supermoto, jakby ktoś nie wiedział. I dlatego uważam, że tylko supermoto właśnie da mi ten skill. Dobra, teraz się przejedziemy. Jutro recenzja, jutro opowiem więcej o GSX-erze. Będzie też filmik i powiem coś o BMC. 6,5 roku użytkowania tego motocykla i mniej więcej jak to wygląda. Co mógłbym powiedzieć o tym, o przeróbkach, jakie są zrobione, ile nim przejechałem w tyle czasu. Na co zwracać uwagę przy zakupie, takie rzeczy, także myślę, że będzie ciekawie. Tak samo przychodzi mi, dostałem się wiadomość, że z Allegro, że przychodzą mi przekładki tarcz ciernych. To są tarczki, już przyszły już dawno. Przekładki też TRW, uszczelka, wiadomo. Nie robię takiej, jakby to powiedzieć, kompletnej rewizji tego sprzęgła, ale robię to solidnie, tak? Tak naprawdę tylko je odświeżam. Sprężynki przyszły, oryginalne z BMW, 570 zł, 6 takich sprężynek z takimi tulejkami, grzybkami. Do tych grzybków w zestawie są takie śruby, tak? Original. Nie wiem, jak widać tutaj, bo jest trochę słabe światło. Cyk, cyk. I do tego są jeszcze te blaszki, podkładeczki w zestawie. Są trzy. Dobra, przyjdą przekładki, odkręcę i będziemy to zmieniać, tak żeby będzie świeżo chodziło. Kosz jakoś mi nie hałasuje, dlatego nie martw się o ten zewnętrzny, tylko wewnętrzny. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to pracuje, nowy świeży olej się zaleje i tyle. Będzie z tego filmik. No dobra, to teraz ciach, zakładam kamerę na kask i się jadę przejechać. Zobaczymy, czy z czterech podniesiemy na dwójce. 4000 obrotów, wiadomo, że jak dodamy, to tam z 1000 skoczy. A to z 5. Łagodnie opuszczamy. Łagodnie opuszczamy, mocny wiatr, nie wiem, wznosi mnie bardzo. O! Mamy przykład, dziki przeszły drogę, nie wiem, czy widać, może zooma zrobię. Proszę bardzo, przeszły drogę, małe dziczki. Może będzie widać, jak zwolnię. O, są tam w krzakach. Także trzeba uważać.
Kwestia też tego doboru odpowiedniej miejscówki, żeby sobie ponapindalać. O, słyszeliście właśnie tą zmianę? Tu lisek, dużo dzikich zwierząt. Uważaj na takie zwierzęta, mogą mieć cichliznę, no ten nie wyglądał, żeby miał. Gdzieś stanę na jakimś szmaku w mieście i może coś jeszcze opowiem. Piątka, odkręcamy i ten motocykl się zbiera. Dziesięć, szósteczka. O, pojechał jakiś duży supermociak. Takie coś chcę kupić. Może nie aż takie duże, ale 690 SMCR. GSX-R, jak zostanie sprzedany, to właśnie to wjeżdża, nie? I myślę, że się będę tym motocyklem bawił super. Opony mam założone Battleaxy Bridgestone S21. Redukcję, płomienie. W ogóle się nie opłaca jeździć po mieście na sliku. Gdzie co będzie z tego całego mojego gadania? Jak tutaj będzie zbierał ten mikrofon? Ostatnio fajnie zbierał, ale dzisiaj wiadomo. No to fajnie, że mi miejsce robisz, to trzeba uważać. Tam też policja jedzie. Panowie, policjanci. Pojedziemy za policją, zobaczymy co będzie. Czy jakaś kontrola, jakaś przygoda? No i tak to wygląda z tym motocyklem. Pojedziemy za policją, zobaczymy co będą robić. Jak pojadę na posterunek, to nie będziemy za nimi jechać. Dla czystej zajawki. De facto niektórzy z nich, z ludzi, którzy pracują w policji, są nawet spoko. I tak jak wszędzie, też trafią się niefajni panowie, smutni, nieugięci stróże prawa. Ale rzadko na takich trafiam, to nie ma co gadać. Nie jest tak tragicznie, jakby mogło być, a może być zawsze gorzej. No i panowie se pojechali. Nie drażnijmy panów. Zresztą nie mam czasu na takie pierdoły. Ale nie mam mocy za bardzo. Tam lekko podniesione koło. Nie lubię po mieście jeździć, w ogóle praktycznie nie jeżdżę, ludzie mnie stąd nie znają tak naprawdę z miasta. Pierdolę, co za gość. Albo baba, cnotliwa. Trzeba mieć oczy dookoła, do głowy, dookoła, w mieście. Ja to nie lubię strasznie jeździć. Mi się nie podoba, innym się podoba. I tyle. Nie powinniśmy zmieniać. No dobra,
Ja jestem zakochany w tym motocyklu i mam go tyle lat i go nigdy nie sprzedam. Dlaczego? Dlatego, że go uwielbiam. Proste. Tu jest dużo dzieciaków, nie będę świrował. Kiedyś tutaj latałem na gumie. O, pan pokazał to. Tatuś chyba tego chłopczyka, także trzeba było dać delikatnie, tak? O, X5 nowa. Wozi dupa. Wozi dupa. Patrzcie, cały parking dla mnie. Tu jest zamknięty sklep Intermarché, kiedyś był. Zaparkujemy dla niepełnosprawnych. Dobra. 27 485. Tyle nalatane. Ja tak nagrywał, żeby tablicy nie pokazywać. Nie się nie chcę edytować tego gówna później, bo to zajmie najwięcej czasu. Seryjne jeszcze kierunki z przodu. Z tyłu zintegrowana ta. Zintegrowana lampa z kierunkami, przyciemniona, z homologacją wybitą. Z przodu osłonki chłodnic Radgard, Australia. No co, błotniki karbonowe od Polaka. Z tyłu zadupek, ta górna część Ilmbergera. Gripy Domino, takie pierdoły. Mam jeszcze zaślepki lusterek w Momentecha, ale nie założyłem. Pełen układ wydechowy Silmoto się nazywa, Silmotor. Jakoś nie ogłaszają się z tym wydechem. Nie ma go za bardzo w internecie, a jest bardzo fajny i głośniej daje niż Akrab. Akrab moim zdaniem przereklamowany. Lecą na marce Słoweńcy. Crashpad tamtego wydechu. Crashpad Dekla od strony rozrządu. I tutaj ten, który mnie uratował. Na rondzie przytarty. Na rondzie był olej. Wywaliłem się przy 30 na godzinę dokładniej. Nic nie ucierpiało, jedynie ten crashpad i chyba stópka zmiany biegów tam jest lekko przytarte i rolka z tyłu, nic się więcej nie stało. No i złamałem dupskie mowiewkę, którą mam do wglądu górną. Jak spadałem, bo jestem ciężki, 105. Teraz może trochę mniej, 103. Dobra. Wyrzucony SLS, dopalanie spalin, ekologia, jak mówiłem, block of plate, wyłączony tam komputerem ten cały silniczek Exupa, który się znajduje tutaj. Jakbym ściągnął, to bym owiewkę, byście go widzieli. Z tej strony jest. Felgi pomalowane na biało-niebiesko. Coś w stylu KTM-a, tylko w innym kolorze. Obszyte siedzenie przez rider kanapy motocyklowe. Dla mnie taki customowy projekt. Jeden chyba z pierwszych, który takie wykonał, ale drugi, bo widziałem, że w HP miał podobny, w HP4 podobny taki miał głowę lisa. Ja to tak nazywam, to jest prawdziwa Alcantara, bo sobie zażyczyłem na bogato, wiadomo. Naklejki, jakbyś to chciał, mam jeszcze naklejki. Kanał już się tak nie nazywa, Instagram tak, ale YouTube nie, wiadomo, CatMotoVlog. No i naklejek mam jeszcze trochę, jakby kto chciał, to napisać wiadomość prywatną na fanpage do wyczerpania. Płacić je za wysyłkę, jakieś grosze. Jutro będę jednemu chłopakowi wysyłał, odpływ mam ile i tyle. No co? Co tu więcej o tym motocyklu powiedzieć? Napęd zmieniony. 45-16, seryjnie jest 17-44. Tak. No i flash zrobiony i tak naprawdę nic więcej. Co bym ma mocowanie tablicy rejestracyjnej, ale nie będę tam się zbliżał. Jest mocowanie jakiejś tam firmy. A właśnie, zapomniałem. Amortyzator skrętu GPR-a. To jak to wychodziło, to było bardzo drogie do tego motocykla. Jak miałem 2-letni motocykl. Teraz jest na zero. Jedno kliknięcie i masz 20. I to naprawdę trzeba dać kupę siły, aż mi blacha ciągnie w ramieniu. 5 wystarczy. Może 6, bo trochę buja przy opadaniu.
Aha, jeszcze trochę do opowiadania mam tutaj bęce, a to jutro, jutro. Co robiłem? Co robiłem w niej? Dobra. A, sorry. Dzięki, nawet nie wiedziałem, że nie można wjeżdżać. Proszę? Nawet nie wiedziałem, że nie można wjeżdżać tutaj. Spokojnie, można wjeżdżać, tu jest płatna, wjeżdżamy. Aha, no dobra. Skaczą przez te kurwa liny i wiesz, jeszcze by pierdoli, złamie rękę kurwa i stary przyjdzie do mnie kurwa. A no, dzieciaki, no. Że po uchwale. Czy jest normalnie parking płatny? Tak, tak. Aha. No i chuj za darmo, posiedziałem na parkingu, ma parkingu płatnym. Jaka beka. Na frytki z Maka przyjechałem. Za 15. Gdzie tu się jeszcze przyjechać? Jeszcze dzień może zobaczyć. Podjadę może. Nad morze. Pokażę. Zachód słońca się zbliża. Czy warto pałować w mieście, takim małym jak tutaj, Świnoujście? Nie, nie warto. Nie ma gdzie uciekać. Jak uciekasz, to już jest przestępstwo. A jak ktoś coś tam jeszcze robi hobbystycznie, różne rzeczy, które wykluczają jakieś tam takie zachowania, to lepiej nie. Ten, kto wie, to wie, o co chodzi. My tam też mogą jechać. Jak mówię, w ogóle po mieście nie jest, że także to jest taki ekskluzywny filmik. Jutro jak będą przekładki, to się zrobi szybki. A jeszcze muszę olej jutro zamówić. A to może być nawet już po południu. Stąd nakaz skrętu w lewo. Sprzęgiełko będzie nowe. Pierwszy raz wymieniane tak naprawdę od początku posiadania motocykla. Nie? Nic tu nie robiłem, jeśli chodzi o sprzęgło. Nie? A się tam kilka razy wystartowało na 1/4 mili. Na jakiś takim tam klub BMW Szczecin coś tam organizował, pojechałem. Z 2 lata temu, 2,5 roku i coś tam się pojeździło. Z 1/4 mili jest ten problem, że co z tego, że masz 20 koni więcej, jak ważysz 20 parę kilo więcej. I tu jest właśnie problem. I żeby litrem ruszyć, trzeba przypalić sprzęgło. Chyba że masz zestaw, który eliminuje całkowicie antyhopping. Taki zestaw Brox robi. Można sobie zamówić z neta. Poczekać 2 tygodnie i masz. Ale ja wolę mieć ten antyhopping, bo to nie jest motocykl do dragu. Raz na jakieś czasy tam gdzieś pojechać. Zresztą teraz już wiem, jak sprzęgło dostaje od tych startów. I jak masz przekładki stalowe, to potrafią się pofałdować nawet po 2-3 startach. Przy tej mocy, no to się nie ma co dziwić. I trzymamy na obrotach mu delikatnie i on pierdzi. Dobra, i nawrót. Tam jest na końcu taki parking. Stawiasz auto, idziesz sobie z buta na plażę. Ale parking malutki też jest tutaj.
będziemy ludzi straszyć.